Weź do domku. No weź, weź, weź. Weź, będziesz miał coś ładnego na ścianie. Posprzątamy teraz to, co tutaj nam koledzy nabrudzili. Łowcy.b, no nówka, mieszanka wybuchowa. Sketch przygotowany jakiś czas temu, który dzisiaj tutaj miał w Kongresowej swoją warszawską premierę, z tego co dobrze pamiętam. Panie i panowie, mikrofon w pozycji stojąc ustawiony jest. Panno Moniko! Panno Moniko! Tam się zakorkowało troszkę w przejściu. Czekałem na panią ten długi wieczór. Cześć. Dzień dobry, a właściwie nawet dobry wieczór. Proszę państwa, chwila, w której pojawiła się tutaj panna Monika z tym uroczym bukietem kwiatów, ze statuetką w dłoni, oznacza, że wręczymy pierwszą z dzisiejszych dwóch statuetek. Ta nagroda to honorowy kataryniarz. Nagroda, którą przyznaje środowisko w głosowaniu. Honorowym kataryniarzem za rok 2007 został pan Stanisław Tym. Stanisławie. Skromny bukiet polnych kwiatów. Stanisławie, przygotowaliśmy laudację, ale kiedy jesteś tutaj ze mną na scenie, z nami wszystkimi, to powiem ci, że słowa więzną nam w krtaniach naszych dzielnych męskich. Właściwie jedyne słowa, które moglibyśmy powiedzieć, to to, że wszyscyśmy z ciebie. I że gdyby nie twoja praca, nie twój dorobek teatralny, aktorski, literacki, nie to, co zrobiłeś, nie to, co robiłeś na estradach świata i okolic, to pewnie wielu z nas zajęłoby się innym zawodem. Być może miałeś na nas destrukcyjny wpływ. Mam nadzieję. Ale wielki ci dzięki za to, co dla nas wszystkich zrobiłeś. Stanisław Tym, honorowy kataryniarz roku 2007. Jeśli on nie wie, co ma powiedzieć, to co ja mam zrobić w tej sytuacji? Jest to najpiękniejsze wyróżnienie, jakiego mogę się spodziewać, a właściwie nie mogę się spodziewać. To znaczy od was wszystkich to właśnie, co otrzymałem. Także nie bardzo mogę zebrać myśli i powiedzieć to, co czuję. Czuję bardzo ogromną wdzięczność. Jeszcze raz z całego serca dziękuję wam wszystkim. Ale nie, to nie. To było przyjemne, a teraz obowiązek. Chodź, jeszcze chodź. Tak, jesteś szybszy od wiatru tradycyjnie. Ja chciałem, żebyś teraz oddał mi to, co ci dałem wcześniej. Byłem, jestem i będę szybszy od wiatru. Tak nam to pomóż Bóg. Tak. Oddaj mi to. Daj mi, ja ci oddam potem. Daj mi te kwiaty też. Bo teraz chciałbym, żebyś ty, mocą swojego wielkiego ojcowskiego dla nas autorytetu, dokonał wręczenia Nagrody Kataryniarza Roku za sezon 2007. Panno Moniko! Bardzo proszę uprzejmie podejść z tajemną kopertą, w której ukryte jest nazwisko laureata, nazwa kabaretu. Będę musiał czytać. Dobra. Proszę państwa, powiem krótko, żeby ta nagroda została dzisiaj wręczona, to Marconi wymyślił radio i Popow też wymyślił radio, bo oni obaj wymyślili równolegle. I Popow i Marconi wymyślili radio, żeby on potem w radiu siedział, pracował i was rozśmieszał i rozbawiał. Człowiek, który zna wszystkie melodie świata PRL-owskie, który pisze, rymuje i tak pięknie jak Mickiewicz i Słowacki, który jest piękny, mądry, inteligentny, wrażliwy i wygrał wszystkie walki bokserskie i żadnej nie przegrał Artur Andrus!
Państwa, gdybym się nie bał, że będę posądzony o plagiat, to bym powiedział yes, ale boję się tego posądzenia. Serdecznie dziękuję, więcej nie mam nic do powiedzenia. Chociaż było tutaj o rymach, to nasuwa mi się jeden rym. Niech żyje Stanisław Tym. Bardzo dziękuję. Przekazuję ci kwiaty twoje, statuetkę twoją. Uważaj. Zapraszam na scenę pozostałe kabarety nominowane do nagrody.